Szanowni Państwo, obejrzawszy na pewnym portalu internetowym film, audycję, pewnego hamowatego, prawda, otyłego lekko, kierowcy samochodu o bardzo niskiej pojemności silnika, który pouczał internautów, swoich słuchaczy, telewidzów, jak poprawnie wymawiać słowo ażur, stwierdziłem, że nie do końca. Mówił on nieprawdę, gdyż to, co powiedział, to bynajmniej nie były truizmy. <noise> Proszę Państwa, od zawsze tak było, tak jest i tak będzie, że my do naszych wypowiedzi, takich czy innych, wprowadzamy słowa pochodzenia obcego. Wtem narodziła się myśl, ale również inspiracja napłynęła od Państwa, od moich kolegów z Politechniki. Od Microsoft MVP, od telewizów, aby tej przerażającej fali zdziwaczenia w zapożyczeniach językowych się przeciwstawić. Dlatego, proszę Państwa, dziś odpowiem na pytania, które od zawsze pozostawiałem bez odpowiedzi. Proszę Państwa, w tej oto książce zebrałem listy od Państwa, które trzymałem w sejfie i od lat pozostawiałem bez odpowiedzi. Pierwsze pytanie. ULTIMATE czy ULTIMATE? Jak to poprawnie wymawiać? Proszę Państwa, już w starożytnej Grecji wiedzieli, że mówna, można powiedzieć mający charakter ultimatum, ostateczny. Jeżeli już się uparliśmy na anglojęzyczną formę w języku polskim, to lepiej wymówić ją poprawnie i powiedzieć na przykład ULTIMATE. ULTIMATE jest słowem niepoprawnym, mimo że użyte w reklamie telewizyjnej było wiele razy. Słowo, które było nie tak dawno we wszystkich podcastach we wszystkich relacjach na żywo apple czymże jest ten apple Ejpl? mam apple przez apple rozmawiam na apple piszę na whatsappie do ciebie zrobiłem ci zdjęcie apple sobie selfie apple ale mówi się apple apple to nie ma takiego słowa bardzo często na politechnice słyszę również wyje mi certificate do domeny, certificate SSL mi się zjebał. Tak mówią studenci. No nie jest to poprawna forma, nie są to dobrze dobrane słowa, dlatego że lepiej powiedzieć zepsuł mi się certyfikat, nie działa mi certyfikat, nie odnowił mi się certyfikat lub certificate, na przykład, ponieważ certificate to znaczy certyfikować, jeżeli ty byś był certyfikatem, to mógłbyś powiedzieć I certificate this domain. Certificate, lub certyfikat to poprawna forma. Następne pytanie. Ty za zajebany. Ach, przepraszam, to musiałem się prześlizgnąć jakaś korespondencja od profesora Bralczyka. Service również bardzo popularne na Politechnice. Nie działa mi serwajs. Nie mogę podnieść tego serwajsu. Długo mi zajęło, żeby zrozumieć, o czym ci studenci mówią. Chodzi o serwis. Przecież to nawet w Warsie wiedzą, jak powiedzieć serwis. Byliście kiedyś w Warsie? <grydy> Każdy był w Warsie. Serwis lub serwis, jeżeli chcecie powiedzieć po angielsku. No i hit, proszę Państwa, hit. Kwewewe lub kwewewewewe. Czym, że jest to kwełę, Zrobiło mi się QUEUE. Mam maile w QUE. Nie mogę rozładować tej QUE. Proszę Państwa, Q. Tak brzmi słowo kolejka po angielsku. Q. No i teraz odpowiedź na odwieczne pytanie, które Państwo zadawali. Przyszłem czy przyszedłem? Która forma jest poprawna? Oczywiście obydwie formy są poprawne. Jeżeli szedłem z jednego budynku do drugiego. Jeżeli. Szedłem z jednego adresu do drugiego. Jeżeli przechodziłem przez ulicę, jeżeli czuję, że bolą mnie nogi, to przyszedłem. Jeżeli szedłem w ramach tej samej organizacji, w ramach tego samego budynku, tego samego adresu, to przyszłem. Przyszłem, bo miałem blisko. Dziękuję serdecznie.